Wystawmy sobie coś na sprzedaż. O, 120 kryształków, dobra. No, po 100 tysięcy. Wystawmy 120, będzie 12 milionów, no dobra. No, tak już ceny spadły. Coś jeszcze na sprzedaż mam? Nie, nic. Dobra, open. See ya. Dobra. I zobaczmy, za ile się sprzeda. O! 3 nieprzeczytane. Sold, sold, sold. Dobra. A, receive. O! 10 baniek. I od razu portfelik się robi grubszy. Bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elsword NA. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, że zostawicie według uznania po obejrzeniu całego materiału łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Na początku był taki mały wstępniak, jak szybko zarabia się pieniążki. Teraz na jak się przychodzi Henira, mieliście 120 sztuk kryształów, szybko schodzi. Odliczając ten podatek, bo tak to ja wystawiłem to do 12 milionów chyba tam było, prawda? Ja dostałem 10800, ale mniejsze z tym, ludzie to kupują. Więc szybko można kasiorę zebrać. Tak jak ja. Nowość u mnie to taka, że mam skill B, pasek. Jeszcze tylko jednego skilla mi brakuje. Skill jest od Change Medal Transcendent. Tutaj potrzeba już 80 milionów, więc troszeczkę mniej. Więc jeszcze jakieś tam 76 mi brakuje. Dzisiaj zagramy sobie znowu Heroic Dungeon na normalu. Trzy osoby, jeżeli trzy osoby się załapią. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Jeszcze jest ten... Hot Spring Event. Także jest event urodzinowy Eevee, to na fanpage'u Elswarda możecie znaleźć. Jak nie zapomnę, to podrzucę link do fanpage'u. O nie, tylko dwie osoby, błagam. Nie, w dwie osoby nie idę, nawet nie mam mowy. Nie mam dzisiaj już kamieni, ponieważ na rozgrzewkę robiłem Henira. Nie mam kamieni już. Nawet nie ma takiej mowy, żebym robił w dwójkę. No trzy osoby, no halo. Dobra, to musimy jeszcze sobie trochę pogadać. Mam nadzieję, że materiały wam się podobają. Nie wiem, jak będzie teraz z materiałami polskiego Elswarda, ponieważ teraz jest niedziela, kiedy to nagrywam, 20 listopada, a mam mocno zapracowany tydzień. Nie dość, że w szkole, to jeszcze poza nią, więc muszę troszeczkę się przyłożyć i poprzygotowywać do wszystkiego. I nie wiem, czy uda mi się nagrać polskiego Elswarda. Jeżeli mi się nie uda, to wybaczcie, będzie odcinek tylko w poniedziałek, czyli dzisiaj, jak to oglądacie, środę, inaczej historia Ravena. I w piątek kolejny odcinek z Elsword NA. No, Polaka w tym tygodniu raczej nie będzie. No, zobaczmy, z kim będziemy jeszcze w drużynie. 93 to jest chyba Elsword. Jest Wild Village. Przecież to jest... O, Boże! No dobra. My nie mamy wpływu na to. 1000% chyba... No, biorę to. Dobra, powodzenia. Pasek B teraz znacznie nam pomoże, ale przez to, że moja stara klawiatura, dobra mechaniczna klawiatura mi się zepsuła, niestety teraz mam zastępczą i
ona troszeczkę znacznie słabsza jest. Troszeczkę znacznie. W ogóle jedno się wyklucza, ale dobra. Naprawdę bardzo słaba jest ta klawiatura. I nie wszystkie kliknięcia także wyłapuję, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli będę gdzieś, no, nie klika w odpowiednim momencie. Ale to już, no, nie moja wina, muszę grać na zastępczej, dopóki nie kupię sobie nowej. A jak już będę kupował, to kupię naprawdę coś chociażby dobrego. No, tutaj Ellsworth, to jest chyba Ellsworth, prawda? No, wątpię, że to była Eve Elesis. Chciałem powiedzieć Eve, Boże, gdyby. Za dużo Eve jak na jeden dzień. Powiedziałem o evencie urodzinowym, że Eve ma już tam 4, czy tam 5 lat. O, Heroic Gear piece, ja chcę to. Dobra. Jak głupi rzucam się na to, co? Dobra, ej, coś, co, co, to, kto, jak? Nie! Proszę mi zostawić. Dobra. Aj, nie zgraliśmy się w czasie, użyliśmy leczenia, niestety. Będzie musieli jakoś wytrwać. Dobra, rozluzujmy troszeczkę, towarzyszy. Nie mam akurat dużo tych LSN-ów, żeby korzystać z Skypera, ale muszę jakoś sobie poradzić. No, kontrol poproszę. Teraz poproszę to. No, w ziemię. Halo! Jezu, Chryste, jak używam samych mocnych ciosów, to od razu klawiaturę nie ogarnię. Nie wchodzi nic, zupełnie. Dobra, tego gościa trzeba się szybko pozbyć. Jak na razie dobrze nam idzie. Według mnie w Elsworthzie powinni poprawić coś takiego, że... A propos tych heroików, już wiele razy chyba to mówiłem. Ale jak widzicie, nas nad paskiem życia mamy kamienie wskrzeszające 3, prawda? Powinniśmy móc z nich skorzystać. A niestety ja nie mogę, ponieważ nie mam swoich kamieni. I to mnie tak jakby dyskwalifikuje od razu. Według mnie tak nie powinno być. No cóż, ja nic na to nie poradzę, tak? No, przepchniemy ich. Stop. Nie wiem, co pani. Dobra. Chciałem powiedzieć, że już następną niedzielę, znaczy następną, to co będzie, będzie ostatni odcinek z Grida. Gorąco zapraszam na obejrzenie, ponieważ było naprawdę ostro. Ostatni pojedynek. Warto obejrzeć. Zapraszam także do zapoznania się innych materiałów na moim kanale z Race Drive Grid. Oczywiście zostawi łapkę, jak wam się spodoba. O, shit. No, tylko żeby mi nie podpalił, czy coś. Tu nie ma żadnego leczenia, nie ma. Ale dobra, będę miał jakiś swój udział. Mogę, zostaw życie. Jezu, mordeczko, kochany jesteś. No, jedziemy. Teraz chyba będzie... Nie, jeszcze tutaj będzie raz, dwóch minibossów i dopiero... Luźny stage. Pamiętam, jak normalnie podczas kampanii na Wojdzie się męczyliśmy tutaj. Lider fanomka, znaczy Sweet Rena zaszalała. No bo tego trzeba gościa zdjąć, bo akurat kopytami nawala, to jest naprawdę ciężkie bydle do pogadania. Mana. Mam nadzieję, że taka forma wstępniaków jeszcze przed odcinkiem wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Także proszę, zerkajcie co jakiś czas na fanpage, jeżeli go nie polajkowaliście jeszcze na Facebooku, zapraszam bardzo gorąco, ponieważ już niedługo wrzucę następną ankietę żebyście mogli wypełnić. Celem tej ankiety będzie sprawdzenie, który materiał jak na razie na moim kanale wam się najbardziej podoba. Bo akurat, no, są teraz 3 Elsworthy, więc może na przykład polski Elsworth wam się bardziej podoba niż NA, albo może Void, a może nawet NA wam się bardziej podoba
niż taki, kurczę, Polak czy boy. You know what I mean. Ała, odpadłem troszeczkę. No, gin. Jak na razie, dobrze nam idzie. Dobra. Jedziemy, tutaj będzie, tak, Heroic Gear Peace. Gdzie mogli zgarnąć. Sandstorma puścimy. I w ziemię uderzymy. I tutaj pokręcimy całym towarzystwem. Dobra, Heroic Gear Piece się zebrały. O, tutaj jeszcze są. Ja muszę uważać na życie, bo naprawdę mało by. Tak mało, że chyba zaraz zginę, wiecie? Ja... Opa, opa. Dobra, ja po życie idę, wiecie? Dobra. Ja chcę tu. Dobra. Battle Chief Tarik. No dobra. O! Dobra. Jedziemy z nim po kolei. Jakiś gościu ma tarczę, więc trzeba jeszcze bardziej uważać. Staram się ich jakoś przepchnąć, żeby od... Niestety padłem. Ale dobra. Speedrena mnie na szczęście ożywiła. Dzięki wielkie. Jesteś boska. A my teraz postarajmy się rozwalić ostatnich szefów Tarika. Znaczy Kaluzo. Przepraszam. Jest mi Kaluzo, no to jest też chyba szef Kaluzo, prawda? Dobra, mniejsza z tym. Gin! Nie macie. Bang, bang, bang! Jedziemy. Dobra, hapsy się zregenerowały. Great Battle Chief Kary. Kary. Dobra, no to skoro Great Battle Chief, no to chyba umie walczyć, co? No, trójeczka. Na razie jeszcze chcę jakoś skillami ostrożnie wjeżdżać. Sorry, jeżeli słyszycie naprawdę mocne klikanie. No i Lidy Wando... Speedrena, dlaczego uciekłaś? No... Musimy jakoś zacząć bardziej się zgrać, ponieważ no... Wow! Halo, co jest grane? Dobra, ja muszę teraz uważać, no bo... Dobra, uważajmy. Wind Explosion... Fuck! No może podczas skilla? Coś się uda ugrać? Uciekaj. No, dobra. Wyrównało się, ja straciłem, ona straciła, no nie. Kurde. Prawie... Weszło. Prawie! No nie, nie wierzę. Nie wierzę w to. No. Ta fantomka najpierw nie skrzesiła, to chyba coś znaczy. A siebie nie wskrzesi? Dlaczego? Nie mówcie, że to było jej trzecie. No nie blokuj! No co jest?! Jakie to było gówno! Jezu cholerny! Wyłączcie! Ellsworth, wyłączcie tą cholerną autoblokadę! Przecież ten debil cały czas blokuje wszystko! Jezu Chryste, no... Super, następna bitwa przegrana, super! GG, po prostu! Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Wątpię, że się podobał, nie wiem. Co chcecie, zostawcie komentarz, suba, łapkę, góra, dół, nie wiem co chcecie. Do następnego razu, trzymajcie się.